No, teraz jestem, słuchajcie, na fantastycznej łące. Cudowna, po prostu urocza polana, która się ciągnie tutaj, no ja wiem, może jest tak z kilometr wzdłuż takiego pięknego sosnowego lasu. Jest to tak piękne, urokliwe miejsce, że po prostu dla samego przyjechania tutaj, zobaczenia tego. Jest to po prostu warte. No, ślicznie tu jest po prostu. No i tu uwielbiam chodzić też w tym miejscu z innego powodu. Znajduję maślaki. Maślaki i rydze, które uwielbiam. No ale widzę, że na maślaki to jeszcze tu za wcześnie. Wyobraźcie sobie, że gdy w Polsce już zaczyna być zimno. O! O wilku mowa. Znalazłem maślaczka. Gdy w Polsce. O, pokażę wam go. Widzicie? Gdy w Polsce zaczyna być już tak zimno, zaczyna popadywać śnieżek, tu zaczyna się grzybobranie. Tak naprawdę. No, muszę znaleźć nożyk. Gdzie ja go położyłem? Tu mamy aż trzy. No, Grzegorzu, w tych trawach trzeba szukać. O, są maślaczki, zobaczcie. O, takie maślaczki, widzicie? Ekstra, nie? Uwielbiam maślaki. Ale to są takie maślaki, maślaki. Takie, gdzie bardzo ładnie skórka z nich schodzi. No i one są na zupę. Słuchajcie, jaki zapach. Jezu, jaki zapach w domu jest. To po prostu się w głowie nie mieści. Ja po prostu uwielbiam zapach gotowanych grzybów w domu. No i nie tylko. Uwielbiam je na święta. Jak jest Boże Narodzenie i wtedy się wystawia, wiecie, te najprzeróżniejsze dania. I te malutkie, fajne grzybeczki się wykłada w occie do budusi. No po prostu fantastyk. No. Pies mi się przy okazji umyje. Słuchajcie, tutaj jest tak mokro, tak wilgotno. Jak ja górą szłem akurat tam, w tym lesie, to tu padał dość ostry deszcz. Także jest mokro. Będą grzyby. Żona do mnie dzwoniła i pyta się, no jak tam Grzegorz? Nie, no wiesz, trochę tam zebrałem. Smutno jej było, no. Następnym razem, w piątek będzie miała wolne, to ją zabiorę. No, teraz to jest moja kolej. Tydzień wolnego mam. Chodzę sobie po prostu. Czekajcie, pokażę wam, jaki stąd jest widok. O, widzicie? Tam za mną, hen. To są wrzosowiska. One jeszcze 2 miesiące temu mieniły się pięknymi kolorami, wiecie? Całe te wzgórza są usłane właśnie wrzosami. Jest to tak cudny widok, że no, wiem, że zaraz powiecie, że Polska też jest piękna. Pewnie, że jest piękna, jest cudowna, kochana. Mazury. Jezu, jak ja kocham Mazury. A góry, jak ja kocham. A, o, kolejne maślaczki. No po prostu Polska jest the best. Pod każdym względem. To tam nie ma w ogóle dwóch zdań. W ogóle ktoś stanął na te grzyby. Bo tutaj ta alejka akurat, która tu jest, to ludzie często z psiakami przychodzą, wiecie, z pieskami. Co prawda nie za wielu ludzi tu chodzi, bo tam dalej widzicie te baloty. Nie wiem, czy będzie widać. Słaby ten telefon jest. To ludzie czasami przychodzą tu na takie spacerki. Fajnie mieć tutaj taki domek w okolicy. No. Gdzie mój pies? A, jest. Słuchajcie, co on tam wyprawia. Czekaj. Gadaś! On ma pioła na punkcie, słuchajcie, ptaszków. Ptaszków, kotków, kotków. Ostatnio dostał kota na punkcie kota. Co on nie wyprawia w tym domu? O, kolejny maślaczek. No, no, no. Nie.
ale bigulek zjedzony. Zjedzony przez maślaki. Nie przez maślaki, tylko przez te ślimaki. Panowie, proszę was, nie odbierajcie mi tej przyjemności. Wy tu jesteście na co dzień, ja co jakiś czas wpadam. Na maślaczka. Chorobcia, no. Goldy! Matko, oszalał mi ten pies. Ale przynajmniej się wykąpię. Jeszcze mam do zaliczenia kopalnię. Już byliśmy tam rano, na tej kopalni. Ale jeszcze raz się wrócę, bo wydaje mi się, że jedno miejsce pominąłem. Goldy! This way! Come on! Prawie dotarłem na szczyt tej góry. Także zaraz pokażę wam te przepiękne widoki. Nie no, Jezus Maria! Nie wiem, uwierzycie, mam prawdziwka! Mam prawdziwka! Zaraz wam go pokażę. No uwaga. Spójrzmy. Bierzemy? Bierzemy. O kurde, ale ciężko idzie diabeł. Gdzie ja mam nóż? Gdzie ja podziałem nóż? To jest pytanie. Ciągle zadaję pytanie, czy to jest miłość, czy to jest kochanie. Dabadamba, dabadabadamba, dabadabadamba. Mamy go i dobora go. Jakby się ktoś. Idziemy dalej. Kurde fele, Goldy, szukaj grzybów. Ja nie wiem, żadnej pociechy słuchajcie z tego psa. Lata, wącha, szuka. Ja nie wiem czego on szuka ten pies. W pewnym momencie mi znikł. Widznąłem, przyleciał. No ale kurde felek. O! Konkurencja była. Ktoś kopnął i zabił. I zniszczył grzybka. Widzicie za mną? Ten szum to jest szum cywilizacji. Wiecznie jeżdżące samochody. Wiecznie, słuchajcie. Nie ma siły na to. W tym kraju trzeba się poruszać, zresztą w Polsce też. Nie ma siły na takie podgrzybki prawdziwe. Idziemy dalej. Czyli przyjmuję za dobrą kartę, jeżeli tu, w tym miejscu, znalazłem prawdziwka. Czyli mam nadzieję, że w głębi, ja pokażę wam przepiękny bór. Bór jest przepiękny. Tylko jak teraz weszłem na tą górę, szedłem, to będę musiał z niej zejść i znowu pod nią wejść, tylko z drugiej strony. Teraz zobaczcie. Nie wiem, może głos jest słaby, bo nie wziąłem mikrofonu. Ja dzisiaj na spontana pojechałem. Tak chodziły za mną te grzyby. Jeszcze na dodatek ludzie piszą zdjęcia. Kurde, felek, a ja mówię, Jezu, kochany. Grzegorzu, co ty robisz w domu? Wyjdź, idź, chodź. Goldi, jeżeli trawy. Narzę się tej trawy, a później problemy. Idziemy. Ciemny bór. To jest taka nasza ukochana ławeczka. Siadamy sobie zawsze z żoną. Ale spocony jestem. Siadamy sobie z żoną i wypijamy pyszną kawkę. Oczywiście. Jej nie ma. Dobra. Ona jakby była, to wszystkiego by dopilnowała. Jak zwykle moja wina. Jednak my faceci nie jesteśmy dobrze zorganizowani. Kobiety jak wyjeżdżają, to i lipstick,
kolorki, prawda? Nie będę kończył. Słuchajcie, zaszłem, muszę ten okulary założyć. Poślepłem trochę. O rany, zaparowały. No i jesteśmy, słuchajcie, w tym moim pięknym Boże. Tu powinny być. O, gdzie pies leci w dół? Tu powinny być prawdziwki. Czy znajdziemy je? Może i znajdziemy, a może i nie. Nieważne. Jak to nieważne? Ważne. Gadacie czasami ze sobą? Ja czasami pletę takie głupoty, że o Jezus, wolę w głowie, bo pomyślą, że czubek jestem. Pies już z jęzorem na wierzchu, słuchajcie. Ledwo ciepły. Goldie, pokaż się ludziom. Stay. Zobacz. Zobaczcie go. Stay. Sit. 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 On mnie w ogóle nie słucha. On idzie go. Zobaczcie. Czubka. No. Goldie, idziemy na dół. Daleko nie odchodź od pana. Tu wilkołaki latają. Jezus Maria, słuchajcie. Ciemnica niesamowita. Schodzimy w dół. Aha, nie ukrywam, że w zwykłych trampeczkach albo pepegach tu raczej ludzie nie powinni się poruszać, bo dlatego, że jest tak tysiące połamanych gałęzi. Każda gałąź to jest potencjalnie niebezpieczeństwo na poślizg. Taki, wiecie, drift. Można niechcący tak zjechać, że ho, ho, ho. No i co? I schodzę i nic, no. No i co? No i co? Tyle kilometrów. Góra zdobyta. Też mieliście czasami takie coś, że jak jechaliście na grzyby, chodziliście, chodziliście, tyle przeszliście i tu nic. Lipa. Nogi bolą, wszystko boli, nie? Człowiek taki zawiedziony. Jak to? Jak to? Nie ma grzybów. Czyż miały być? A tu nie ma. Leżą jakieś beczki. Nie. Jakaś potężna wichura była. Nie no, na szczęście ta Maryja za nami nie doszła tutaj, wiecie? Tylko słyszałem, że w Polsce, Jezu, jak ja tym ludziom współczuję. Naprawdę to jest straszna tragedia. Jednego dnia wszystko można stracić. To jest tragedia. Schodzę cały czas w dół, słuchajcie. Cały czas w dół schodzę, żeby potem wejść pod tą górę cholerną. Co mnie ciągnie? No, co mnie ciągnie? Grzyby. Patrzę. Wypatruję. Ty, ale ten pies to ma kondychę. Ja pierdzielę. Skąd ty wziąłeś tą kondychę, pies? Żre, żre w domu. No nie, no co prawda biega ze mną trochę. Ale nie biega, biega, tylko on biega, a ja chodzę. Ja się tak naprawdę na razie przerzuciłem na sport, na exercise wewnątrz. Czyli 30 będę miał szczepienie przeciwko tym paskudztwom, wirusom, żeby mnie żadna grypa, żaden syf nie dopadł. I na razie muszę na siebie uważać, o, tak powiedzieć. No i słuchajcie, zeszłem na dół. Lipa. Autentyczna lipa, 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 lipa. Goldie! Znowu ten pies mi znikł. Golduś, chodź. Chodź do pana, tam nie biegaj. Chodź, tu. No, zbliża się końcówka mojego zbierania grzybów. Teraz została mi taka, słuchajcie, przecudna alejka. Tutaj nie liczę na cokolwiek, ale pokażę wam do tej pory, co mi się udało zebrać. Uwaga! A, nie wiem,
Może to robi wrażenie na was, może nie robi, prędzej nie robi, bo wiem, że w Polsce takie coś to po prostu śmiech. Ale dla mnie, słuchajcie, dla mnie to jest radość. Cudowna rzecz, bo dzisiaj będę jadł zupkę grzybową. No. Rzut na ten. Z tej mojej łączki. Na te wzgórza. Osławione. Tutaj w okolicy urodził się, wiecie, James Cook. Znany podróżnik i odkrywca. Wyobraźcie sobie. O, mam słuchacza. Widzicie? Ale mokry, co? No cóż, mam nadzieję, że podobało się wam zbieranie ze mną grzybów. Co prawda nie zostało to zrobione profesjonalnie. Ale cieszę się, że mogłem się znowu z wami spotkać. I mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się z lepszą motywacją. Bo dziękuję za podtrzymanie mnie na duchu, za krytykę, bo ja uwielbiam krytykę, krytyka mnie podnosi na duchu. Wam życzę wszystkiego najlepszego i w niedługim czasie znowu się zobaczymy. Trzymajcie się, cześć.